Niektóre rekiny mają przedziwną zdolność do wypluwania żołądka i wciągania go z powrotem na miejsce. Przydatne? Pewnie, że tak. Większość tych drapieżnych ryb pochłania gigantyczne ilości pożywienia. Tyle tylko, że nie są w stanie strawić wszystkiego, co połknęły. Muszą więc jakoś pozbyć się takich artefaktów jak dzioby, skorupy żółwi morskich, ptasie pióra i kości, kleszcze homarów i co tam jeszcze wpadnie im do pyska. W ten sposób te niesamowite stworzenia, jak gdyby nigdy nic, wypluwają cały żołądek z tą problematyczną zawartością, a po fakcie wciągają swój główny narząd trawienny z powrotem do środka. Cały ten osobliwy proces trwa zazwyczaj nie więcej niż sekundę. Niektóre gatunki rekinów, jak chociażby żarłacze białe czy ostronosy atlantyckie, mają specjalny system ogrzewania oczu. Ich siatkówka ociepla właśnie narząd wzroku oraz mózg. Pomaga im to nie tylko lepiej wykrywać ruch, ale także poprawia ostrość widzenia. Ostronosy atlantyckie mogą pochwalić się jeszcze jedną ciekawą cechą. Często przemieszczają się wertykalnie przez różne strefy temperatury wody. W przeciwieństwie do człowieka, u którego porusza się wyłącznie dolna szczęka, rekiny są w stanie swobodnie poruszać zarówno jej dolną, jak i górną częścią. Dzięki temu mają lepszy chwyt i przeżuwają swój posiłek mocniej oraz dokładniej. Ależ pocieszające! Małe rekiny przychodzą na świat stadnie. Zależy to oczywiście od gatunku, ale dajmy na to, żarłacz błękitny rodzi ponad 130 młodych naraz. Żarłacze białe mają potężniejszą siłę szczęki niż większość dzikich kotów. Podwodny myśliwy mierzący 6 metrów jest w stanie zacisnąć je z siłą ponad 276 kg na centymetr kwadratowy. To czterokrotnie więcej niż siła zacisku szczęki lwa czy tygrysa. Ludzie z ich marnymi 10, maksymalnie 14 kg na centymetr kwadratowy odpadają w przedbiegach. Rekiny z rodziny Cephalocilium bronią się, połykając ogromne ilości wody. W ten sposób ciało drapieżnika puchnie, stając się dwa razy większe niż zwykle, co odstrasza potencjalne niebezpieczeństwo. W ciągu życia rekinom wyrasta nawet 50 tysięcy zębów, ale nie wszystkie z nich są takie same. Najsilniejsze i najmasywniejsze znajdują się z przodu szczęki. Te bliżej tyłu są mniejsze i nie tak mocne. Jeśli jednak przednie zęby ulegną uszkodzeniu, te słabsze mogą je zastąpić. Jak to możliwe? Zęby rekinów nie są tak głęboko zakorzenione jak u ludzi, dlatego też mogą się przemieszczać. Skóra rekina w dotyku przypomina papier ścierny. Jest zbudowana z łusek przywodzących na myśl zęby. Są one skierowane w stronę ogona zwierzęcia, co pomaga zmniejszyć tarcie występujące, gdy rekin porusza się w wodzie. Rekiny wielorybie mają niezwykle grubą skórę. W niektórych miejscach dochodzi nawet do 15 cm grubości. Jest to też jedna z najtwardszych skór w świecie zwierząt. Badacze muszą nieźle się natrudzić, starając się pobrać próbkę krwi tego stworzenia. Rekiny mają niesamowity zmysł węchu, lecz na tym nie koniec. Używają jeszcze jednego zmysłu do wykrywania innych zwierząt czających się w pobliżu. Wokół ich głowy, w okolicy nozdrzy oraz pod pyskiem znajdują się specjalne pory. Są to wyjątkowe, wyspecjalizowane narządy, coś w rodzaju drugiego wzroku. Każde stworzenie wytwarza maleńkie pole elektryczne, a dzięki porom rekiny potrafią je wyłapać i zorientować się, gdzie znajduje się inny osobnik. Rekiny są też wyposażone w niesamowicie wyostrzony słuch. Potrafią usłyszeć swój potencjalny obiad z odległości ponad 900 metrów. Wychwytują również dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak te emitowane przez tkankę mięśniową ryby podczas skurczu. Rekiny jako gatunek istnieją od ponad 400 milionów lat. Oznacza to, że przeżyły 4 z 5 masowych wymierań. Są zatem o wiele starsze niż Mount Everest, ludzkość, dinozaury, a nawet drzewa. Pochodzą z czasów, gdy dopiero zaczynały się formować rafy koralowe. Niektóre gatunki rekinów, jak na przykład żarłacz biały czy żarłacz olbrzymi, potrafią wyskakiwać z wody, umieją wybić się na ponad 2,5 metra ponad powierzchnię wody. Dzięki tej zdolności z powodzeniem polują na foki czy ptaki morskie. Niemniej jednak nie jest to zbyt częsty widok, zakładając, że nie przebywacie akurat w RPA.
Szkielety rekinów składają się z mięśni i chrząstek, które są nie tylko lżejsze, ale też dwukrotnie mniej gęste niż kości. To sprawia, że ci drapieżcy są bardziej elastyczni i mogą wykonywać ostre skręty w trakcie pogoni za swoją ofiarą. Rekiny młoty nie bez powodu mają taki dziwaczny kształt głowy. To właśnie dzięki niemu mogą pochwalić się niesamowitym, bo pełnym zakresem widzenia. Więcej, ich oczy są pochylone nieco do przodu, co oznacza, że ich pola widzenia na siebie zachodzą. Przerażające szczęki rekina chochlika są przymocowane do elastycznych wiązadeł. Mogą one wysuwać się z pyska zwierzęcia nawet na 8 cm. To bardzo pomocna cecha, gdy chochlik poluje. Rekiny nie śpią tak jak my. Niektóre gatunki muszą przez cały czas być w ruchu. W przeciwnym razie woda przestanie przepływać przez ich skrzela i zwierzę nie będzie mogło oddychać. Inne odpoczywają, ale nie tracą przy tym przytomności, po prostu przechodzą w specjalny tryb letargu. Rekiny nie mają też powiek, ich oczy pozostają zawsze otwarte, a źrenice monitorują otoczenie. Utrzymują też nieustannie otwarte usta, żeby woda mogła przepływać swobodnie przez ich skrzela. Rekiny są w stanie pokonywać potężne odległości bez odpoczynku, a wszystko dzięki ich nietypowej rutynie snu. Dla przykładu, żarłacz biały potrafi przepłynąć 3200 km bez przerwy na jedzenie czy regenerację. Jak to możliwe, że te stworzenia po drodze nie padają z głodu? Otóż czerpią energię z tłuszczu zmagazynowanego w wątrobie. A tak przy okazji, narząd ten może stanowić nawet 1/3 masy ciała rekina. Wbrew powszechnej opinii, rekiny nie pływają i nie potrafią pływać do tyłu. Ogon napędza je w przód, a płetwy piersiowe pozwalają utrzymać równowagę i skręcać. Innymi słowy, z powodów czysto anatomicznych, rekin nie może poruszać się w innym kierunku niż do przodu. Rekiny nie posiadają strun głosowych. To nie znaczy, że nie mogą wydawać dźwięków, by komunikować się między sobą lub wyrażać emocje. Do tych celów służą im ruchy ciała, takie jak wyginanie się lub obroty. Te drapieżne ryby żyją we wszystkich oceanach świata. Istnieje jednak kilka gatunków zamieszkujących również wody słodkie, rzeki i jeziora. Żarłacza tempogłowego można chociażby spotkać w rzekach strefy tropikalnej. Zawdzięcza on również swą sławę umiejętności przestawiania się między wodą słoną a słodką. Najmniejszym gatunkiem rekina jest Etmopterus perei, czasem określany też mianem rekina karłowatego. To wyjątkowe stworzenie nie przekracza długości 20 cm. Maluch nadrabia jednak swoje skromne gabaryty na innych płaszczyznach. Przykładowo, niektóre z jego narządów emitują światło, a ponieważ stworzenie to żyje w płytkich wodach, światło pomaga mu kamuflować się w promieniach słońca. Żarłacze błękitne bardzo dużo jedzą, nierzadko więcej niż potrzebują. Część z pochłoniętego pożywienia pozostaje niestrawiona przez całe tygodnie, aż do momentu, gdy zwierzę potrzebuje go jako źródła energii. Rekiny mają coś, co z wyglądu przypomina nieco język. To narośl o bardzo tajemniczej nazwie. Jest to przednia część chrząstki, która przechodzi z klatki piersiowej rekina do jego jamy ustnej. Nie porusza się i jest w zasadzie bezużyteczna. Ten domniemany język nie bierze udziału w procesie odżywiania. Nie jest pokryty kubkami smakowymi. Jego jedyna funkcja to podtrzymywanie niektórych kości łączących skrzela rekina. Na świecie żyją setki gatunków rekinów, szacuje się, że około 500. Niektóre z nich są dość dziwne. Wystarczy spojrzeć na rekina chochlika, żarłacza olbrzymiego czy rekina foremkowego. Wszystkie te osobniki różnią się wielkością, od kilkunastu centymetrów do kilkunastu metrów długości. Funkcjonują też w zupełnie innych środowiskach. Żarłacze tygrysie jedzą wszystko, co wpadnie im w szczęki. Na liście znalazły się nawet kamery wideo, torby z pieniędzmi, tablice rejestracyjne, smycze dla psów i pewnie wiele innych zaskakujących przedmiotów. Każdy rekin wielorybi ma na swojej skórze unikalny wzór. Na podstawie tych plamek i linii można zidentyfikować poszczególne osobniki, tak jak ludzi identyfikujemy dzięki odciskom palców. Sześcioszpar szary jest w stanie zanurkować na głębokość równą 5 nowojorskim wieżowcom Empire State Building. Młode rekiny nazywane są szczeniętami. Kiedy się rodzą lub wykluwają, są w pełni odżywione. Jeśli więc postanowią odpłynąć od swojej mamy rekina, nie muszą polować na pożywienie przez co najmniej kilka tygodni. Oho, ktoś wspomniał coś o małym rekinku?